Siemanko, niedziela oczami dunkera, ale dzisiaj taka przyspieszona wersja, bo muszę za chwilę, wiecie gdzie jechać? Jadę na basen. Więc mam nadzieję, że uda się szybko ocenić to, co się działo na weekendzie, a działo się bardzo dużo. Tu Hadzbe, kanał o wsadach. Zjadłem kanapeczki, jeszcze nie jestem taki rozbudzony, ale może to jakoś pójdzie. Dwa ważne konkursy odbyły się na tym weekendzie. Pierwszy to oczywiście nasz rodzimy na jednym z największych turniejów obecnie w kraju, na kaliskim streetballu, Battle for Poland, ale to będzie jutro albo pojutrze, a dzisiaj ocenimy sobie FIBę. Ocenimy sobie FIBę z Szwajcarii, z Lozanną. Dobra, od razu odpalam. FIBA o tyle ciekawa, o ile można powiedzieć w ogóle o FIBie, że jest ciekawa, gdzie ciągle widzimy tych samych zawodników z Dunk Elite. O tyle ciekawa, że pojawiło się jedno nowe nazwisko, czyli Tony Crosby. Piotr Grabowski, nic nowego. No i Joel Henry z Dunk Elite, również nic nowego. Tony Crosby, wiedziałem, że będzie na tym konkursie już na BetClicku. Pogadałem z Grabowskim i Grabowski mi powiedział, że będzie nowy w końcu, że będzie Crosby. No ja mu powiedziałem, że i tak jest chujowy, bo wali push-offy i no nie spodziewałem się niczego super spektakularnego i niesamowitego po Crosbym, bo on generalnie to jest mental amerykański, on jest wiralem, bo jest super niski, jest popularny, ale jako dunker pudłuje po prostu bardzo dużo. Piotr Grabowski, więc no wybaczcie, że nie będę mówił za wiele o przedstawieniu postaci, ale to jest wszystko bardzo dla was znane. Mam nadzieję, że wam niedziela bardzo milutko mija. Ja za chwilkę sobie gacie kąpielowe ubiorę i... O kurwa, coś sobie kliknąłem. Ubiorę sobie gacie kąpielowe i jadę do Tarnobrzega nad jezioro. Chyba do Tarnobrzega, jak się nic nie zmieni. A jeszcze jestem niewyspany, bo byłem w nocy na Re Festival w Rzeszowie. Na jakichś tam koncertach, coś tam. No i dobra, pięknie, Lozanno, 3 zawodników, 2 w takich samych koszulkach, 1 w innej koszulce. Zobaczymy sobie, co oni tutaj zrobili. Dunk Contest Judges, tu powinno być Damian Harsze, Emil Slesz-Ostrzewski i Mieszko Włodarczyk. No co, skoro 3 gości, 3 Polaków potrafiło być w konkursie FIBA, to co, 3 Polaków nie może oceniać? Jak już idziemy w taką zabawę, no to czemu nie? I pierwszy wsad Tony Crosby. Zobaczymy sobie, jak on odnajdzie się tutaj w tych warunkach, jeśli chodzi o nawierzchnię i kosze fibowskie. I mamy double upa, bo zaczyna się bardzo ciekawie. Z tego względu, że 2 pozostałych gości robi również double upa. I takie zachowanie, taki ruch jest też mądrym posunięciem, bo w tym momencie zabrał i Grabo wsad i zabrał wsad Henremu. Jest to push-off. Lewą ręką potrafi się odepchnąć, dwoma nawet się odepchnął przy double upie. To jest bardzo rzadkie, że oni znajdują możliwość, żeby się odepchnąć nawet przy tym wsadzie. Kiedyś o tym nawet nie pomyślałbym. Wykończenie mocne, ruch taki, o widziałem lepsze double upy w opór, więc 8. No, niech będzie, że te 8 na zachętę, 9 absolutnie bym raczej nie dał, nie wydaje mi się. Tutaj już po ustawieniu wiem, że raczej to będzie nowy wsad, czyli ten wsad, który już widzieliśmy na ostatnich konkursach, czyli za plecami nad stojącą osobą. Bardzo trudny wsad na chwilę obecną, chociaż nie na chwilę obecną. Wiecie, ja mówię, że to jest nowy wsad, ale... Przypomnijcie sobie, co robił Izaja Rivera nad Piotrem Grabowskim w 2017 czy 2018 roku? Tak, za plecami, z głową na obręczy, na mega stylu, nad Piotrkiem Grabowskim. Więc kilka lat temu Rivera już to walił i to można powiedzieć lepiej. No i zmiana wsadu na pewniejszy, czyli na windmill po prostu z narzutu nad stojącą osobą. Nie wiem, jakie to wrażenie zrobi na sędziach, bo na mnie wiecie, jakie to wrażenie robi. Raczej standardowy wsad od wielu lat. On miał taki okres, że on walił pod nogą z narzutu nad kimś dość często. Potem to zmienił na windmilla. No windmill nawet nieźle, lewa ręka wyprostowana, prawa troszkę przykurczona. 7, 8 i 6. Strasznie duży rozrzut i takie no 6... Jak oni dali tam za double upa 8, tu dali 6, no nie, no nie, po prostu coś mi tu nie pasuje. Coś tutaj sędziowie na pewno zjebali, tylko musiałbym się dłużej zastanowić, co. No i zobaczymy sobie, co zrobi Joel Henry. Ogólnie gość jest takim showmanem typowym na tych konkursach fibowskich, bieganie, wydzieranie się i tak dalej. I on próbuje taką chyba 180, tak. On próbuje wsad, który ogólnie robi teraz Lipek bardzo często. Z tym, że Lipek robi takie pół obrotu. Właściwie Lipek nawet nie robi teraz obrotu, tylko robi takiego reversa. Praktycznie nabiega tam z boku kosza. Joel Henry ma... Henry powinno być. Henry. Joel Henry. Ma naskok prawa, lewa i kończy to nie swoją mocniejszą ręką, tylko skończy... O kurde. To było dwoma, czy to było jedną? Bo teraz mi ciężko powiedzieć, czy to był ten jedną ręką, taka 180, czy on zrobił z tego reversa dwoma rękami. Jest push-off oczywiście. Tak. Zrobił reversa i to nabieganego na wprost kosza. Bardzo ciekawa wersja. Ogólnie Joel Henry troszkę jest takim, nie wiem jak to powiedzieć, niedocenianym dunkerem, bo ma naprawdę repertuar bardzo taki zbliżony do wszystkich dunkerów, ale jednak wykonuje te wsady w nieco inny sposób. Na przykład tak jak teraz. Grabo i reszta wybraliby zwykłego T-double-upa nabieganego z boku, a on wybiera, można powiedzieć, bardzo zbliżony wsad. Takiego reversa nabieganego na wprost, nawet nie na wprost, tylko jeszcze pod trudniejszym kątem, co sprawia, że po prostu wygląda to bardziej unikalnie. A uwaga, też tak robiłem na konkursach, więc żeby nie było, że jakiś to jest super przejebany wsad, to wcale nie jest. No i Tony Crosby. Tony Crosby ma tutaj w chuj bardzo ciężkie zadanie. Ja to powtarzam wam. Każdy gość, który przyjdzie na FIBę, ma bardzo ciężkie zadanie. I żeby pokonać kogoś takiego jak Grabo, jak Joel, jak Lipek czy Miller, to nie będzie takie proste. Wiecie dlaczego? Okej, windmill z narzutu, zaraz coś po nim powiem. Wiecie dlaczego? Chodzi o to, że mówię, doszło do takiej sytuacji, że przez ostatnie lata po prostu na przykład Grabo startował 30 razy więcej na FIBach niż inni dunkerzy. Więc nie wiem, jak ktoś musi być dobry, żeby na równych zasadach pokonać na przykład Grabo, który zna każdy kawałek parkietu, kosz, każdy turniej i tak dalej. Doświadczenia i obycia turniejowego się nie kupi, a niestety takie były działania Dunk Elite, FIBY, że no tak to wszystko się potoczyło i widać to było tutaj Tony Crosby, jak robi teraz windmilla. 2 razy piłka mu się odbiła na wysokość pasa i chyba się nawet sam tego nie spodziewał. Lecimy sobie dalej i zobaczymy, co zrobi, a już wiem, pod dupą w pierwszej próbie jego wsad od 5 lat, właściwie więcej, no 5 lat, 7, czekaj, 2017, 3, no 5 lat już generalnie jego chyba ulubiony wsad właśnie przez Jazz Fly'a. Mocne wykonanie. Co mogę więcej powiedzieć? O kurwa, przerwało transmisję. Mocne wykonanie. Ja bym nie łapał osobiście kosza, bardziej podobają mi się wersje wrzucane wsadów, takie jak Jima Gatwick robił, więc stylowo nie jest to dla mnie jakoś super przejebane. Mocno wykończone, dobrze zrobione, ale stylowo jest po prostu słabe na tle oczywiście osób, które mają talent do tego stylu i mają to takie, wiecie, ten taki swag w powietrzu. No i dostaję 9, w sumie z ocenami się tutaj zgadzam, 10 bym za to nie dał, bo zawsze trzeba patrzeć nawet w ten sposób, że dobra, damy mu 10, o cicho, najpierw Joel Henry. O kurwa, w pierwszej próbie Joel Henry robi skupa. Nie jest to, nie wydaje mi się, że to był jakiś super wysoki i idealny skup, jeśli chodzi o odległość, ale lewą ręką, no, kurde, czysty wsad, odległość mogłaby być większa, siła mogłaby być też większa, ale no, powiem wam, że tylko tak, czy oceniłbym to wyżej niż pod dupą? Pod dupą może bym jednak ocenił to jako lepszy wsad, ale jeśli chodzi o to, jak jest często spotykany od jakiegoś czasu, no to raczej chyba skup. I jeszcze wrócę tylko do dziewiątek za pod dupą. Trzeba patrzeć na to w ten sposób, że jak można dać dziesiątki za pod dupą, skoro wiemy, że można pod dupą zrobić jeszcze z obrotem albo nad kimś. No nie ma bata. I doszło tu do ciekawej sytuacji, bardzo ciekawej sytuacji, bo Grabo nie wchodzi do finału. I o tym właśnie mówię, że trzeba startować z innymi zawodnikami. I nie będę tutaj teraz mówił, czy to jest ocenione uczciwie, czy nie uczciwie. Zmiana zawodników w zestawieniu konkursu potrafi zmienić cały przebieg konkursu. Gdy Grabo nie startował z nikim innym, to nie mogło dojść do takiej sytuacji jak teraz. A jakby to wyglądało, gdyby Grabo startował na przykład z Riverą? Gdyby startował z, nie wiem, z Danem Grossem, gdyby startował z Sutherlandami, gdyby startował z Kilganonami, nie wiadomo, przebieg konkursu, nagle by się okazało, że nie ma 20 zwycięstw, tylko są 2 na 20. Dlatego musi być różnorodność na konkursach. Teraz akurat nie zgadzam się z ocenianiem, jeśli chodzi o Windmilla na początku Grabowskiego, tego z narzutu, bo nie powinno być tam szóstki, powinno być wyżej i powinien być w finale z Joelem Henry. Dobra, Henry, niech będzie, nie będę mówił Henry. Więc tutaj już jest kwestia oceniania, ale jedna nowa postać potrafi namieszać na konkursie wsadów i Tony Crosby próbuje pod nogą. Ale to nie będzie, to nie jest dunk sesja w LA Fitness, to nie jest dunk sesja gdzieś na jakimś zwykłym boisku, bo w Stanach nie skaczą na plastiku FIBA. Nie. Tam piłka odbija się inaczej, używają też piłek 7, nie używają piłek 3x3, tylko używają piłek dużych i to jest ciężkie dla każdej nowej osoby. Zresztą widać tutaj nieco inne podejście, inny mental, jeśli chodzi o gości ze Stanów i podejście do tego konkursu wsadów. Raczej nie jest tak jak tu w Europie, że zwycięstwo, kasa, tylko raczej widać fan i pokazanie czegoś, nie wiem, fajnego po prostu. No ale na chwilę obecną już Joel Henry ma łatwe zadanie, bo dlaczego ma łatwe zadanie? Ma łatwe zadanie, no bo już pierwsze pudło w finale od Tonego Crosby'ego oznacza, że on albo musi dać 3 wsady po prostu, tak, 3 wsady i tyle, po frytkach. I co zrobi? Okej, spróbował odpowiedzieć podobnym wsadem, czyli pod nogą z ręki, ale z tej strony, której on nabiegał teraz i próbował, jest bardzo niewygodnie, bo może kopnąć gościa, więc podejrzewam, że zmieni tutaj paczkę i zrobi raczej swojego standardowego windmilla z ręki. I nie jest to jakiś trudny wsad. Wiecie, dlaczego nie jest trudny wsad? Bo to jest jeden z moich ulubionych wsadów, którymi ja zaczynałem konkursy. Gdzieś robiłem jako pierwszy. Był bardzo prosty do opanowania. Można było naprawdę dodawać odległości, siły i sprawiać, by te wsady wyglądały dobrze. Ale zobaczmy sobie, jak wygląda ten wsad. Wykończenie 11x10. No, nie wiem, czy piłka dotknęła najpierw parkiet. Ja na to zawsze patrzę. Ale spójrzmy sobie tutaj. Wysokość nie jest najlepszym skoczkiem. Stylowo bardzo dobrze. I ten obrót w powietrzu przypomina trochę Dominika Caga. Patrzcie na rękę. Ładnie. Prosta ręka. Ładnie. Widzicie? Robi się tutaj taki fajny, jakby to powiedzieć, linia prosta między lewą a prawą ręką. Vince Carter robił to oczywiście lepiej, ale tak, wykończenie idealne, stylowo bardzo dobrze i dostaje 9, 8, 8. No okej. Teraz musimy sobie odpowiedzieć, jak jury patrzy, czy osobno ocenia wsady w rundzie finałowej, czy patrzy też przez pryzmat tego, co się działo na początku konkursu. Bo jak teraz dali 9 za Windmilla z ręki, a wcześniej dali 6 za Windmilla z narzutu nad stojącą osobą, to są po prostu pojebani. Albo nie kumają, co tam robią. Chyba że patrzą na to, co się dzieje na konkursie, to okej. I Tony Crosby robi w pierwszej próbie Windmilla łokcia nad stojącą osobą. Nie jest to nowy wsad, każdy dunker na FIBie wykonywał ten wsad. Grabo Miller, Lipek, nad trzema, nad nie wiadomo iloma osobami, nad wysokimi, nad niskimi. Tutaj raczej dodaje po prostu emocji temu wsadankowi to. Brzydki windmill, taki pół, ale powiedzmy. Bo na przykład wiele osób na przykład robi po prostu dół i góra i to taki nie jest windmill. Dziesiątki, nie. Dziewiątki, nie. Przynajmniej ja wiem, o co chodzi, więc ja bym tyle nie dał. Ale ten wsad był robiony przez każdego. Push-off. Ja czekam, aż któryś kozak będzie robił takie windmille łokcie jak Jazz Fly, czyli jedna ręka, prosta ręka i z tego kręci pełnego windmilla łokcia nad stojącą osobą. Wątpię, że ktoś taki się pojawi niedługo, chociaż why not, powinni się uczyć, to by była dobra paka. No i Joel ma tutaj przewagę, dalej po pierwszym oczywiście pudle, o, gość ma jakiś ADHD. No i właśnie to jest to, on nie udaje, oni po prostu tacy są. Tak samo jest właśnie z dunkerami, nie muszą udawać w powietrzu i nie muszą udawać wielu swoich zachowań po wsadzie, to po prostu się ma. I jak to ktoś tam mówił, naszym chłopakom brakuje luzu. No i mamy krzesełko od Joela Henry, on akurat dobrze robi to krzesełko, bardzo płynnie nabiega. Pierwsza próba, co prawda zwalił tutaj typa, ale jest zaliczone. Tony Crosby też nie jest wysoki, więc nie było to jakieś większe wyzwanie, ale nic, no, na pochwałę zasługuje to po prostu, że przelatuje jajkami nad głową, a nie gdzieś obok tam nogą. Spójrzmy sobie jeszcze raz. No, mógł się tam utrzymać gość. Zobaczmy, czy go zahaczył jaja po chińsku, czyli jajami o potylicę. No, coś tam będzie miał z tyłu, dwa orzechy odbite na potylicy. Ale ogólnie, widzicie, no, niech będzie. Bardzo znany, oklepany wsad. Jednak krzesło, czy tam kładzenie na barana działa najlepiej po prostu na publikę i na sędziów, którzy totalnie nie kumają poziomu trudności wsadu. No i czy Tony Crosby jeszcze coś pokaże na koniec? No nie wiem, co on tu może jeszcze pokazać, bo właściwie jego wachlarz wsadów się kończy. Gdzieś tam się pojawiają jego jakieś trudniejsze wsady pod nogami, z obrotami i tak dalej, ale on raczej próbuje przez pół godziny zrobić ten wsad na dunk sesji. I on ma ile? 1,65 m wzrostu? No to nie jest takie proste. Co się tutaj wydarzy? Okej, wiem chyba co. Piłka się nie odbiła, a on po prostu... nie, że pajacuje, ale bawi się tym. Spójrzmy sobie jeszcze raz, narzut na bieg z lewej strony. No ta piłka nie chce się odbijać. Nie chce się odbijać. Jakby chłop startował 20 razy częściej na FIBach, to by dobrze to opanował i mógłby coś zrobić. Próbuje 360 reverse pod nogą. Nie jest nawet blisko. Małe dłonie, mały zasięg rąk. Też za mały zasięg, jeśli chodzi nawet jak doda swój wyskok. Technicznie nie jest to opanowane. To nie jest rzeźbiarz, który 1000 razy próbuje ten wsad, żeby na FIBie zrobić ten wsad, bo nie startuje na FIBach i po prostu sobie gdzieś tam skacze na dunk sesjach od czasu do czasu na jakichś konkursach amerykańskich, jak go zaproszą. No i przyspawane w przód obręczy. I jeszcze ma jedną próbę? Nie mam pojęcia, ale nie jest nawet blisko i podejrzewam, że zmieni wsad. Co on ma? On ma słuchawkę na uchu? Jest głuchy, czy ktoś tam mu doradzają, co on ma zrobić? Narzut. Okej, tu była przerwa w transmisji, więc nie wiem, czy wsadził, czy nie wsadził, ale próbował chyba zwykły wsad i jedną ręką. No i co? Okej, to będzie ostatni wsad Joela Henry'ego. I on jest w bardzo dobrej sytuacji na odjebanie czegoś grubego. To jest ta sama sytuacja, co miał Grabo na poprzednim konkursie. Poprzednim konkursie FIBA. W sensie, nieważne czy spudłuje, i tak wygra. Bo Tony Crosby ma dwa pudła i tu nie ma już żadnej rywalizacji. On może spróbować tutaj co chce. I nawet spudłować w 3 próbach. Więc to jest sytuacja najlepsza dla każdego dunkera, żeby zrobić wiralowy wsad. I zobaczymy sobie, co tutaj zrobi pan Joel Henry. Ja już widziałem, gdzieś tam obserwuję tych wszystkich dunkerów na Instagramach i gdzieś tam jestem na bieżąco, jak ktoś tam próbuje nowe paki, jak gdzieś tam robi te nowe paki, więc ja wiem zawsze, czego mogę się tutaj spodziewać i już teraz zdradził nam, czego możemy się spodziewać. 360 pod nogą reverse, nawet nie wiem, czy nie nazwałbym to tornado. Wiecie dlaczego tornado? Bo jest taki wsad, który robi Kristaps Dargais, czyli z jednej nogi robi tą taką dziwną 180 kończoną tyłem. Ok, tu mamy siatkę rozerwaną, to może mi się uda to przewinąć troszkę? Przepraszam Was, że tak zrobię. O, tutaj jest skrót, tu robią wsady, tutaj se skaczą, tutaj się cieszą, tu wychodzą z tego, tutaj coś tam. Dobra, siatka naprawiona. I tornado to jest taki dziwny wsad, gdzie obraca się w prawą stronę i kończy tyłem z drugiej obręczy kosza. I to będzie właśnie taki wsad, tylko przełożony pod nogą. I muszę Wam powiedzieć, zobaczmy sobie jeszcze raz. 1. próba. Blisko. I muszę Wam powiedzieć, że to jest jeden z lepiej wyglądających obecnie wsadów. I jeden z trudniejszych obecnie wsadów. W sam ruch nie jest, nie wydaje mi się, przy moim naskoku prawa-lewa przesadnie trudny. Spójrzmy jeszcze raz. Nabieg, 2. próba. Nie, tu nawet nie przyłożył. Może nagramy ten wsad i sprawdzimy go na dolnej, na tej serii, co nagrywam i pokazuję Wam, jak trudne są wsady. Może spróbuję go zrobić i zobaczymy, jak trudny jest ruch, ale jest na pewno bardzo ciekawy i bardzo unikalny. I nikt na świecie, nie przypominam sobie, żeby robił taką wersję tego wsadu i jest zrobiona nawet z niezłą mocą na taki poziom techniczny wsadu. Grubo, bardzo grubo, bardzo grubo. 360 reverse pod nogą tornado. To jest moja nazwa, bo przypomina mi Dargaisa. Spójrzmy jeszcze raz. Łapie lewą ręką, przekłada pod prawą nogą i normalnie by kończył na wprost kosza, a on kończy... Dojebana paka. Naprawdę dojebana paka. Jeszcze przy jego stylu, nie drewnianym, nie betonowatym, dojebana, w chuj dojebana paka. W chuj dojebana paka. W chuj dojebana paka, nie? Powinienem sobie to wytatuować. Naprawdę Joel Henry mnie tu zaskoczył. 360 pod nogą reverse, taki prawdziwy reverse narzutu, nabiegany z tej prawej strony, taka wersja tornado. Miażdży jaja, Wam powiem. Miażdży jaja. I drodzy Państwo, zwycięzcą dzisiejszego konkursu zostaje Joel Henry. Niesamowite! Jak ktoś postawił na Grabo, no to chujowo macie. Ale cóż, czekamy na kolejnych nowych zawodników na FIBie, którzy również mogą namieszać i nagle zmienia to postać rzeczy, jeśli chodzi o konkurs. A ja szybko to teraz montuję, bo widzieliście, tam gość jakiś nagrywa na kamerce tak samo, więc będzie też miał materiał, a ja muszę mieć piękny, cudowny, znaczy Wy musicie mieć na niedzielę, mieć co oglądać. Także dziękuję Wam za oglądanie. Szybko to sklejam. Jadę się kąpać, a Wy oglądajcie sobie najlepsze wsady na kanale Hadzbe. Zapraszam do subskrypcji. Bawcie się dobrze. Coś na pewno fajnego powiedział. Wybacz mi Joel, ale wiem, śniłeś o tym. Okej, dobra. A ja śnię o dupeczkach nad wodą w Tarnobrzegu. Chociaż wolę nie mówić, bo stara usłyszy, zaraz mnie zajebie. Nara.